suma summarum była formalność. On się tutaj dobrze czuje ze swoją rodziną. Osów jest super miastem. Atmosfera, kibice, cała otoczka jest super. Dbamy o każdego zawodnika, więc mimo, że to trwało chwilę, nie trwało to dużo, długo, ale było to w miarę szybko załatwione. Cieszymy się z tego przedłużenia kontraktu i na pewno mam nadzieję, że tak jak dzisiaj udowodnił i w poprzednim meczu, tak będzie udowadniał to, że to nie był błąd z naszej strony, że przemoc zostaje w naszych szeregach. Dla Was to przedłużenie też chyba w bardzo dobrym momencie, bo jego forma ostatnio znakomita. Pewnie jak dłużej jeszcze by grał na takim poziomie, to chętnych na jego usługi by nie brakowało. Już było wielu chętnych i nie ukrywał, ale ze względu na to, że to my wyciągnęliśmy rękę w jego stronę 2 lata temu i ta atmosfera, to co wcześniej mówiłem i cała otoczka pewnie potwierdziło i przepieczętowało to, że jesteśmy z nim nadal, on z nami. No i oby wszystkie czy transfery, czy przedłużenia, jakie mają wejść w życie, odbywały się tak jak z Przemem i pewnie jeszcze dodatkowego kopa i energii, i skuteczności, i całej gry zrobiła kadra. Marcin Lijewski, trener reprezentacji, to dostrzegł i niech tak będzie jak najdłużej.